Cześć, widzowie. Ej. Co się stało? Co się stało dziwnego? What the fuck? Skraszowało mi grę. Co jest? No momento. Okej. Okay. Jestem ponownie w grze. Może uda się to zrobić. Powinno. Raczej witam was w kolejnym odcineczku. Damy sobie dzisiaj trójeczki. Ponownie. Taki ostrzał. A więcej nie mogę sobie pozwolić. Tam te ludki mogę to łatwo obronić. O, dobra próba. Fake. O, teammate. No nie gram. Już nawet w porządku powiedziałbym. Ludzie. Fajnie zmuszają do błędnych challenge'ów. To szkoda, że mi tak szulaguje. Będę to strzelić. Ej. Słaby setup. Czy strzał w ogóle? No dobra, 190 pingów. Obserwa się dlatego. Piłeczka mi się tak. Jak w tej grze w tej lata. Okej, to wiele wyjaśnia. Nie powiem. What the fuck, man? Gość ma ping, ja mam ping. To wygląda jakby on się teleportował. Gdzie jest ten mate? Nie ma, nie ma nikogo na bramce, więc trochę niebezpieczny, ale próbujmy, prawda? Pesko będzie puszowo, nie będzie puszowo. No bardzo dobrze. I to nic nie da. Good. Napiszcie mi, jak wam mija dzionek. Nie, dzionek, sorry. Kurde, chciałem powiedzieć wieczór, ale ja to wieczorem nagrywam. Tak już to mi się pomyliło. Ej, nie da się sfejkować. W sumie na takich niskich rangach fejki nie działają. Jeszcze. Lety na 2 to nie jest wysoki poziom. Musiałem blokować. No, oczywiście blok zadziałał. Pingu. 200 pingu i oczekuję, że blok zadziała. Ej. Wydaje mi się. Good. Napiszcie, kiedy ostatecznie to wrzuciłem. W sumie jestem. Oj. Ale to był Skibidi Sigma. Shot. Jeżeli wrzuciłem to już w wakacje, napiszcie, jak tam miałem wam wakacje, a jeżeli nie, no to jaką średnią będziecie mieć na koniec roku szkolnego. Tak, po prostu. Good? Chyba good. Oh yeah. Albo inaczej, nie piszcie jaką macie średnią, tylko w ogóle to będzie pasek. O. A propos Rocketa, jeszcze strasznie dziwna jest ta sytuacja z serwerami, bo mówiłem to już chyba w paru odcinkach, ale co trzy gry właśnie trafiam na taki zlagowany serwer. I jak dwie poprzednie, załóżmy. Jak dwie poprzednie były w porządku, czyli tam miałem 60 pingu, załóżmy. No to dla odmiany widzicie teraz, mam 190. A nic się nie zmieniło. Może Psyonix w nowym sezonie do jakiegoś patcha, który tam zlikwiduje tego nawiga. No może nie w ten sposób. Ale najgorsza próba. Tym dalej, dalej, dalej. No, no, no. Co to miało być?
trochę czasu nam kupiłem, oddałem sporo za posiadanie, jak się nie robi. Czasem jak myli przeciwnika, ja sobie strzał oddałem niestety. Nie miałem miejsca. A rozpędzenie się, ale to razem taki słaby strzał wygrał na mecz. Oh yeah. To lecimy next. Nie wiem, czy się chwaliłem, chyba nie, ale udało mi się odzyskać championa. Odzyskać, bo już raz wbiłem. Dokładnie tydzień temu prawie. Nagrywam to 3 czerwca. Czyli we wtorek, 28. Wbiłem pierwszy raz championa, później w czwartek sprawiłem. No i... No i w sobotę znowu wbiłem czampa. No i przy okazji nagrodę za sezon. Afk. Czampik. Moja wina. Niestety. My bad. Ja się ustawiłem tak, jakby ktoś miał wysyć. A to był dobry strzał. Sigma skacze. Gol. Jakby wyszedł tyle. Skibili. Tak. I co? 1-3. Runda 8. I 2-3. O, by ten gość wygrał. Actually insane. Dawaj. Oj. Oj, no nie. Prościu, what the fuck. Co to miało być? Oj, dawaj, nie mam czasu. Czy? Nie mam czasu, to znaczy, jeżeli oni się zestakują na bramce, to będzie Lipton. Musimy zyskać pewność siebie szybko. No takim gameplayem i samobojami też serio zyskam. No co jest? Aha, no serio jest pierdol. No widzicie. Zarąbisty serwer. Dawaj Messi. Poco loco. Dawaj gościu. Good. O, nie good. Nie good, bo mate'a nie ma. Kiedy mate będziesz? Lecz no gościu. Co za gościu. Skibidi. Dawaj skibidi. Już tu brainruta dostaje normalnie. Nie no, trójki to jest taki jakiś, nie wiem, spieprzony tryb. Lecz, what the fuck? Czego ludzie tutaj nie potrafią, no? Albo co potrafią? Jest lepsze pytanie. Potrafią chyba totalnie nic. Przecież to jest najbardziej skillowy tryb. Trzeba umieć grać w drużynie. No i się poddaje, no serio, dobra. Get out of here. Takiego teamu to nie chcę.
Jak z tobą? Teraz fokus. W takim tempie to szybko nie wbije tirem. A że na razie co mecz zostaje dywizja, to fajnie byłoby to wykorzystać. Słabie, patrz. Jakieś takie przestraszenie. Mieć powinno to mieć. Który? Żaden z nich tego nie. No, ale nie możemy... Mają full boosta i tak pozwolę im na strzał. Dziękuję. Good. Fair. Good. Podanie, shot. Nice. No i o to chodzi. To najbardziej skillowy tryb, no bo... Przeciwnicy mają najlepszą możliwą obronę. Znaczy... Mają potencjał. Najlepszą możliwą obronę, no bo mimo wszystko więcej pokryje trzech ludzi niż jeden, prawda? Albo dwóch. Good. Tutaj właśnie próbowałem jakiegoś fighter dribbla. Nie udało mi się. Przypominam, że ludzie tutaj nie są dyskwalifikowani. Bo nie wiedzą o czymś takim jeszcze. Nie myślą, że gość może zrobić to, może zmylić, może coś tam figuruje, wręcz tego był stałodnik. Że sobie poradzą jakieś meczki i poradzili sobie. No ale teraz nie mogłem spróbować. I to w sumie była głupia decyzja, że próbowałem tyle. Badut. Badut poleciałem na blok, w razie czego. Ja też trochę stupido. Niewiele mogłem zrobić. No dawaj. What the fuck. No ale... Rzymeczki. No leci. Ale... Panie, kontroluje się piłkę tak, żeby jej coś z nią zrobić, prawda? To jest normalnie... I bump. No, będzie. Good. Wow. Ale defense. No dlatego powiedziałem, że potencjalnie najlepszą możliwą obronę. Bo to na tym poziomie nie jest ani trochę dobra obrona. Już trudniej byłoby przejść takiego diamenta na serówkę niż trójkę platyn. Dobrze, lecimy. No i po co double kick-off? Taki punch nie daje wielu opcji, że w takiej zawsze, jeśli tylko możecie, weźcie sobie tę piłkę na dach, pomyślcie trochę, co możecie z nią zrobić, bo siedzenie na ziemi daje dużo więcej opcji. Po co goś poleciał? Nie rozumiem. Co, przestraszył się, że... Nie mam. No ale... Nie. Jesteś z tyłu, no to masz lecieć. Chyba, co? No. A jak lecę do przodu, no to... Już? What the fuck? Platyna i już pre-jumpy? Jeszcze tak duże? Dobra, moja wina. No a ci ludzie to nie są platyny. Na pewno nie. A może. To takie trochę zmutowane. No ale weź. Good. Mam to. No i po co goś to zrobił? Po co? Po co? Po to, żeby wziąć boosta, tak? No i...
Po jasny gwint on jechał przede mną. Nie oczekiwał, że ja, nie wiem, fliknę mu to, czy co? No to jest normalnie absurd. Po co lecicie za kimś, kto nic wam nie może z tą piłką zrobić? Totalnie nic. W żaden sposób nie poda, w żaden sposób nie zagra. No i nie wpieprzajcie się na trzeciego, bo to nic się daje. Szczególnie, że jak wygrywacie, to nie musicie strzelać bramy. To oni mają presję czasu na sobie. To oni muszą. Tylko oni, przeciwnicy. Wcale nie muszę teraz oddawać strzału. To oni muszą. Nie. Właśnie to robię. Ale ja to blokuję, tak żeby go się nie strzelić. Cała filozofia. Dobra, następnego.